troszeczkę po wczorajszym. Tak, na pewno tak. Wczoraj był dość duży, ale już wiemy, jak wszystko wygląda i jest troszeczkę mniejszy. Czy są przecieki? Nie, niestety nie ma. Wczorajszy dzień trochę było dla nas zaskoczenie sformułowane pytanie, dlatego że ogromnie granica sama w sobie nie jest trudną lekturą, ale sformułowane pytanie było dosyć trudne. Ale myślę, że będzie dobrze. To tylko Polska. Nie ma stresu, wszystko dzisiaj w porządku, zero. Bardzo dobrze. Dzisiaj Marta tak. Nas cały dzień rozładował, całe tak. Polski był najgorszy, Polski poszedł, to teraz już z górki tylko. A dzisiaj jak przygotowani jesteście, jak się czujecie na siłach? Przygotowani super. No jestem troszkę zestresowana, ale to chyba normalnie, wszyscy są zestresowani. To wczoraj jeszcze dzień nie rozładował jeszcze napięcia? No troszkę rozładował, aczkolwiek wiadomo, matematyka, jestem humanistką, więc może być lekki problem. Przed czym obawa dzisiejsza? Że będą trudne zadania po prostu. A tak to okej, damy radę jakoś, prawda? No matura była trudna, ale myślę, że zdałem, dam radę. Czy rozładował wczorajszy dzień, wczorajsza matura, egzamin maturalny troszeczkę rozładował stres związany z dzisiejszym dniem? Myślę, że tak, bo w końcu zacząć matury, znaczy powiem tak, ja sobie na przykład 2 dni wcześniej nie wyobrażałem sobie, że na przykład następnego dnia mam maturę w ogóle. Ale teraz jak już wczoraj pisałem tą maturę, to już tak dotarło do mnie, że to już są matury i nie ma się czym tak naprawdę denerwować. Najgorsza jest chyba nauka. Dzień przed. Tego nie można, to jest zabronione. I to już się mówi od wielu pokoleń. Czasem odpocząć. Na pewno. Odpocząć, pójść na spacer, zrelaksować się. Zdania były podzielone. Na pewno w odbiorze uczniów z klas, gdzie realizowany był materiał z języka polskiego w zakresie rozszerzonym, ta matura wydawała się łatwiejsza, prostsza. W przypadku klas, kiedy język polski, w których język polski realizowany był na poziomie podstawowym, no ta matura w odczuciu niektórych uczniów mogła wydawać się trudniejsza. Z tym, że generalnie no nie spodziewam się tu sytuacji, kiedy miałaby ta matura być niezdana, bo wiadomo, by zdać maturę, poziom zdany, ilość zdobytych punktów no, powinna być ta minimalna 30. To jest ta, prawda, minimalna poprzeczka, która daje już ten poziom 30 punktów bądź wyżej zdaną maturę. I myślę, że ten poziom nasi uczniowie osiągną, co najmniej ten poziom, a spodziewamy się też wysokich wyników takich w granicach 80-90%, bo to też o to chodzi, żeby matura nie wystarczy, żeby była zdana, ale żeby była zdana też wysoko. Tym bardziej, że część naszych absolwentów będzie się ubiegało o przyjęcie na kierunki humanistyczne i wiadomo, że ten próg przyjęcia, prawda, na studia, no, to jest już wymóg dużej ilości punktów i chodzi o to, żeby ta liczba punktów też była wysoka. Nie, wczorajszy dzień, bo to pierwszy dzień matury. Myślę, że każdy następny już podejście do egzaminu nada większy już jakby spokój, bo to już będzie troszkę jakby przetarty szlak. No dzisiaj ogromny stres, a powiedziałabym chyba największy w klasie humanistycznej, gdzie matematyka jest realizowana na poziomie podstawowym, bo wiadomo, że to nie jest przedmiot, który no, humanistom tak do końca leży, prawda, więc no, były obawy, no, jaka ta matura będzie, prawda, bo chodzi chyba w przypadku tych uczniów o po prostu o zdanie tej matury. Uczniowie z klas matematycznych no, będą walczyć o wysoki wynik, bo chodzi o to, żeby ten wynik pozwolił na podjęcie, na dostanie się i podjęcie nauki na dobrym kierunku studiów. Stres był bardzo duży, po prostu masakra. Jak tak mogę to powiedzieć, matura dla mnie w miarę, może nie było tak tragicznie. Niektóre pytania właśnie, były czy trudne. Pytania, czy były... No jak ktoś się uczył przez 3 lata, to może dla niego nie były otwarte trudne. Otwarte były trudne, zamknięte może akurat jakoś się uda, może będzie dobrze. Zobaczymy. Stres był? Był, bo to tylko był na pewno. A wczorajszy dzień? Wczorajszy bardziej taki stresujący, dzisiaj już mniej. Dobrze poszła matura. Dobrze poszła? Tak. Stres był? Nie. Gorszy był przed polskim. Wczorajszy dzień był lepszy. Dzisiaj większy stres. Trudne zadania? No, spodziewaliśmy się czegoś innego. Całkiem. Będziemy kuć. Dzisiaj jeszcze mamy dzień i zobaczymy.
No, matura była trudna z matematyki, wczoraj z polskiego była trochę łatwiejsza, no ale były tak, ogólnie to były trudne dzisiaj zadania. A wczorajszy dzień, jak wczorajszy dzień się udało? Wczorajszy dzień był nawet tak fajnie. Znaczy, trzeba było dużo myśleć, było na logikę więcej takich pytań zadanych, ale dało się rozwiązać. No, matura nie była dosyć trudna, ale zobaczymy wyniki pod koniec czerwca. Liczę, że będzie dobrze. Ogólnie nie było tak źle. Ale troszkę skomplikowane zadania były otwarte. Troszkę trudne, troszkę dużo ich było, ale ogólnie ogarnęłam co nieco. Dobra. Wczoraj było gorzej. Wczoraj było gorzej? Stanowczo. Wczoraj ta granica to mnie po prostu rozbroiła. Dosłownie. Zadania były dosyć łatwe. Znaczy, no ja jestem w klasie matematyczno-fizycznej, więc... Próba była łatwiejsza, dużo. Zdecydowanie. Co było najtrudniejsze dzisiaj? Przypominamy sobie coś, jakieś dowody. Zadanie? Czy dowód był dość dowody. Trudny. W sumie za 2 punkty, ale był trudny. Co jeszcze? Nie wiem. Nie, chyba dowody najtrudniejsze były. W porównaniu z poprzednim rokiem na pewno zadania były trudniejsze i był wyższy poziom. Mhm. No, mi się wydaje, że w Polsce będą jęczeć i narzekać. Ale to tam raczej w porządku. Ale dobrze poszło. Język polski? A tu gorzej. Okaże się. Ale chyba zdane. Dobrej myśli jesteśmy.